Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałbym Ci pokazać etapy, jakie powinieneś przejść w progresji ćwiczeń w treningu medycznym. Więc jeżeli interesuje Cię to wideo, zapraszam. W świecie terapii i treningu odwieczne dyskusje na temat tego, czy progresja, czy regresja, czy nie spędzamy zbyt dużo czasu w ćwiczeniach, regresując je i robiąc z nich tak naprawdę bardzo, bardzo proste i trywialne ruchy i czy jest nam to aby na pewno potrzebne. Z mojego punktu widzenia uważam, że jak najbardziej, ponieważ jeżeli chodzi o podstawy, muszą być solidnie zbudowane. W związku z czym zaczniemy sobie od podstaw budować różnego rodzaju fundamenty ruchowe. Co za tym idzie? Przede wszystkim w pierwszym kroku powinniśmy się skupić na budowaniu siły w konkretnych pozycjach. Tutaj zajmiemy się takimi wzorcami jak przysiad i wykrok i pokażę Wam, jak po prostu przejść z etapu do etapu i jak progresować te ćwiczonka, zaczynając od ćwiczenia w formie izometrycznej, trzymając w pozycji, która jest dogodna dla Twojego podopiecznego czy też pacjenta, następnie stopniowo progresując ją do coraz to wyższej progresji. Więc co za tym idzie? Zaczniemy sobie, weźmiemy sobie Grzesia i z Grzesiem przećwiczymy sobie najpierw przysiad. Słuchajcie, mamy tutaj Grzesia i zaczniemy sobie od przysiadu. Załóżmy, że zrobiłem z nim całe wszystkie fundamenty w kontekście tego, jak napinać poprawnie brzuch, jak stabilizować pozycję i ustaliliśmy sobie, że robimy sobie klasyczny przysiad, czyli stopy ustawiamy troszeczkę szerzej niż na szerokość bioder. Następnie stópki idą nam mniej więcej 15-30 stopni na zewnątrz i przede wszystkim na samym początku skupiamy się na tym przysiadzie, żeby zaczynać go mocno od biodra. Czyli pierwszy ruch, jaki powinniśmy wykonać, to jest ruch hip hinge, czyli hop. Najpierw akcentuję ruch bioderkami, następnie schodzę do pozycji. Tutaj jakby przysiad już jest taką, powiedzmy, progresją. Już nawet dochodząc do przysiadu, zacząłbym jeszcze od kilku innych ćwiczeń. Natomiast mamy tutaj przysiad, będziemy potrzebować taką oto piłeczkę, może być to kettle, jakikolwiek ciężarek, do stabilizacji. Będziemy trzymać sobie go z przodu i trzymając z przodu napinamy sobie tłocznię brzuszną, łapiemy oddech i przez bioderko schodzimy, pchając kolanka na zewnątrz. Zobaczmy. Hop, bioderko do tyłu, kolanka na zewnątrz, schodzimy sobie do dołu, przytrzymanie w pozycji, która dla Grzesia jest jak najbardziej w porządku. Piłkę przytrzymujemy troszkę bliżej łokcie pod piłką, ok, fantastycznie. Następnie łopatki tutaj są cały czas pod kontrolą. Grzesiu jest w stanie utrzymać pozycję, utrzymać poprawnie tłocznię brzuszną, tak? Wszystko tutaj jest perfekcyjnie. W związku z tym, hop, jako pierwszy aspekt robilibyśmy sobie ćwiczenie w pozycji izometrycznej. Dla osób, które mają na przykład problemy z kolanem skoczka czy też kinomana, tą pozycję dalibyśmy troszeczkę wyżej, żeby nie robić zbyt dużej kompresji na rzepkę. Tak? Ewentualnie możemy też podłożyć coś podpięte i stopniowo byśmy progresowali z tygodnia na tydzień coraz niższy to przysiad. Ok, mamy trzymanie. W drugiej fazie byśmy przeszli sobie przez ekscentryczny moment w tym przysiadzie, czyli tak naprawdę stopniowo na tempo schodzilibyśmy w dół. Moglibyśmy dodać jakieś pauzy kontrolne w miejsca, które by były najbardziej problematyczne. Następnie przydałoby nam się trochę dynamiki, czyli dodalibyśmy ten element koncentryczny. Można by było zacząć trzymając dalej tę ekscentrykę w dół i koncentrycznie wychodząc, czyli szybko wychodząc do góry. I teraz mamy jeszcze kolejny etap, czyli wypadałoby Grzesia nauczyć też przykładowo lądować z tej pozycji. Czyli progresujemy sobie tą samą pozycję z piłką, będziemy wyhamowywać ruch. Czyli łapiemy sobie piłkę, wychodzimy na palce maksymalnie i będziemy starać się zrzucić piłkę, ale zarazem wyhamować ją, złapać ją z napięciem brzucha, hop, w dole. Ok? Czyli mamy już moment, gdzie musimy wyhamować ruch, czyli wyciągam się maksymalnie, hop, biorę wdech, hop, lądowanie tak, żebym nie słyszał, jest zryw, jest lądowanie, hop, ta sama pozycja, którą robiliśmy przed chwilą, sprawdźmy, jak to będzie wyglądać u Grzesia. Hop. Ekstra. Mocno na palce. Hop. I jest wyhamowanie. I tak jakbyś chciał rzucić w podłogę, ale wyłapujesz ruch. Dawaj jeszcze raz. Hop. Ekstra. Fenomenalnie.
Kawał dobrej roboty. No i teraz zobaczcie, mieliśmy ćwiczenie bilateralne, jakim jest przysiad, no ale na co dzień funkcjonujemy tak naprawdę we wzorcach unilateralnych, tak? Czyli we wzorcach jednonóż. Co za tym idzie? W związku z tym przede wszystkim przydałoby nam się troszeczkę wyjść od wykroku. No i oczywiście nie będziemy robić od razu wykroków wchodzonych, tylko najpierw znowu musimy wybudować tą pozycję. Więc zaczniemy od ćwiczenia izometrycznego wykroku z dominacją biodra, czyli znowu poprosimy sobie Grzesia, hop, na razie bez piłki albo z piłeczką, będziemy sobie trzymać tak jak wcześniej. Robimy sobie krok przez matę, mniej więcej na taką szerokość i teraz palce z tyłu wysoko, biodra są wyrównane i robimy ruch zgięcia hip hinge w biodrze, uginamy kolano, przytrzymujemy, hop i znowu bioderko się wypycha do przodu, hop, hop, przytrzymanie, ok? Hop, pochylona pozycja, jeszcze troszkę niżej, o, fantastycznie, tak jak uprzednio, czyli łokcie są od spodu pod piłką, hop, i wychodzimy z dupy do góry tak naprawdę. Cyk i zgięcie w biodrze, hop, i do góry. I teraz zobaczcie, pierwszy ruch powinien być zinicjowany przez ruch zgięcia w biodrze, ok? Fantastycznie, mamy pierwszy ruch tak naprawdę. Teraz w gruncie rzeczy na co dzień funkcjonujemy sobie na taśmach skośnych. W związku z tym zaczniemy sobie teraz dodawać ruchy skośne, tak? Czyli hop, 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 hop. Tak? Z pełną kontrolą tutaj pozycji w centrum. Następnie to sobie sprogresujemy w identyczny sposób jak wcześniej. Hop, hop. I znowu mamy fajny ruch skośny z wyhamowaniem. Także sprawdźmy jak u Grzesia ta pozycja. Najpierw same skosy, czyli od kieszeni do ucha robimy rotację z piłką. O właśnie, cyk, cyk, hop, hop. Oczywiście, jeżeli dla kogoś ta pozycja by była trudna, chodź jeszcze na chwilkę Grzesiu, przyjmij samą pozycję tutaj i teraz Grzesiu generuje napięcie na piłce, ja mu daję opór. Sprawdzam, jak tam u niego napięcie brzucha. I teraz sam ruch rękami na drugą rękę. Hop. I wyprostuj bioderko. O właśnie. Cyk. I teraz tu się wpychaj. Hop. I do kieszeni. Hop. I do wyprostu i tu. Cyk. Fantastycznie. Możemy to wykonać normalnie ze ścianą. Tak? I w ten sposób, przez takie pauzy kontrolne, możemy popracować nad całą taśmą funkcjonalną skośną. Tak? Zanim ktokolwiek zacznie ruchy od razu, gdzie będzie transferował tą energię do przodu, możemy ją transferować do boku. Niezależnie co byśmy chcieli zrobić, na początku warto zrobić te pauzy kontrolne z izometrią, z napinaniem, żeby sprawdzić, czy te taśmy odpowiednio potrafią się napić od A do Z, czy jestem w stanie utrzymać jedną pozycję, drugą pozycję i wówczas dopiero w ten sposób możemy sobie zbudować idealną progresję ćwiczeń. To i wiele innych rzeczy tak naprawdę przygotowałem dla Was w kursie Fundamenty Ruchu, a żeby dowiedzieć się troszkę więcej na ten temat, zapraszam Was do fajnego live'a, który poprowadzę dla Was już niebawem. Link znajdziecie w opisie tego filmiku. I na tym wydarzeniu porozmawiamy sobie, jak zoptymalizować ruch w kontekście terapii, ale także życia codziennego, tak? Ponieważ życie codzienne to nie są kwadratowe wzorce ruchowe, tylko musimy znaleźć jak najbardziej optymalne pozycje, jak najbardziej optymalne ćwiczenia do naszego podopiecznego i to, w jakich warunkach on na co dzień funkcjonuje. Dlatego zostaw łapkę w górę, jeżeli podobało Ci się to wideo, przybij dzwoneczek i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!